A więc czym jest przywództwo? Czy są jakieś sposoby na to, żeby zatrzymać naszych najlepszych ludzi? Jak się buduje autorytet? Czy grupa i zespół to jest to samo? Czy łatwo jest być autentycznym i otwartym? Witajcie, witajcie dzisiaj przy herbacie z liderem. Dlaczego w ogóle herbata lub kawa z liderem? Dlatego, że jakiś czas temu odkryłem, że parzenie herbaty lub parzenie kawy jest dość dużą sztuką. Jedną z moich pasji jest żeglowanie i wśród moich znajomych jest osoba, która jest baristą. I pamiętam taką pierwszą wyprawę żeglarską, w której płynęliśmy razem, na osobnych łódkach wtedy to było, ale razem, kiedy w porcie odkryłem, że aby sparzyć kawę, to ta osoba zabrała ze sobą wagę do ilości kawy, którą potrzeba, aby sparzyć dobrą kawę. O szczegółach i meandrach parzenia kawy i parzenia herbaty będziecie mieli okazję usłyszeć. Dlaczego kawa z liderem? Bo przywództwo jest sztuką, parzenie kawy jest również sztuką. Picie kawy jest sztuką, jest duża kultura picia kawy, choć tak naprawdę dopiero od 1982 roku tą kulturę zaczęto rozwijać. Zanim kawa do nas dotrze w takiej formie, jak ją zobaczymy w takich ziarnkach kawy, ma ona swoją długą drogę za sobą. Ale to, jak wygląda, jaki ma kolor, zależny jest od palarni kawy. I tak jak ważne jest to, gdzie drzewo kawowe rosło, w jakich warunkach rosło, na jakiej wysokości, tak palarnia kawy ma wręcz fundamentalne znaczenie dla smaku, które z tej kawy wydobywamy. Widzimy, my najczęściej kawę widzimy albo w takiej formie, albo widujemy ją czasami w tej formie, która zapachowo jest lepsza oczywiście, bo już zmielona kawa sprawia, że ją się, że pięknie pachnie, ale jak kupujecie kawę, to zachęcam Was, abyście kupowali kawę niezmieloną. Informacja o kawie powinna być na każdym opakowaniu, dlatego że kawa powinna być świeża. Ziarno kawy zachowuje świeżość przez mniej więcej 3 miesiące. A więc jak kawa jest starsza niż 3 miesiące, to może warto poszukać świeższej. Kawa zmielona zachowuje jakby jakość przez kilka dni. A niektórzy mówią, że po zmieleniu w ciągu kilku kolejnych minut kawa traci swoją jakość i swoje walory. A więc kupujcie kawę, która jest niezmielona i jest świeża. Mam nadzieję, że już wiecie, że to jest sztuka, że parzenie czy herbaty lub parzenie kawy jest sztuką. Herbata to jest taki moment, kiedy mi się osobiście kojarzy z jakąś przerwą. Nie wiem jak dla Was, ale kiedy myślę o kawie, to myślę o czymś, co jest pite często w takim trochę pędzie, gdzieś tam w spotkaniu, coś, co ma nas trochę podtrzymać nasze siły. Herbata z kolei wiąże się dla mnie z pewnym wyciszeniem, zatrzymaniem, taką rzeczywiście celebracją. Ja osobiście jestem absolutnym fanem kawy, ale dostrzegam i odkrywam piękno parzenia herbaty i picia herbaty. Przywództwo to wpływ. To wpływ wywierany odpowiedzialnie. Więc jeśli tak jest, jeśli na tym polega bycie liderem, na wywieraniu wpływu, to co w tej sytuacji jest najistotniejszym zasobem lidera? Co jest najistotniejszym zasobem lidera, aby w byciu liderem, w realizacji tego wpływu mógł być skuteczny, wyraźny? Tym bardziej, że przywództwo to prowadzenie ludzi, to czas, którym poświęcamy drugiemu człowiekowi, bo w przywództwie chodzi o drugiego człowieka. John Maxwell powiedział też takie zdanie kiedyś, że jeśli mówisz, że jesteś liderem, a nikt za tobą nie podąża, to znaczy, że jesteś na spacerze. Lider to jest ktoś, kto ma ludzi, którym pomaga wydobyć to, co najlepsze w nich. I w tym procesie, co w takim układzie pozostaje najistotniejszym zasobem lidera? Być może niektórzy z Was pomyśleli, ludzie. Nie.
Ludzie są ważni, ale czy jakby w przywództwie są najważniejsi, bo to jest podmiot naszego przewodzenia, ale zasobem lidera najważniejszym jesteśmy my sami. Jesteśmy my sami. To od tego, jacy my jesteśmy, zależy jakość i forma naszego wpływania na innych. Jednym z powiedzeń, które w Instytucie stworzyliśmy, jest takie sformułowanie, czy nazwa na przywództwo, które to jest takie nasze hasło przewodnie naszych działań, które brzmi: przywództwo to nie tyle to, co robisz, ale to, kim jesteś. Przywództwo to nie tyle to, co robisz, ale to, kim jesteś. A więc w tym kontekście, jeśli to jest decydujące o naszym przywództwie, no to o wywieraniu wpływu, no to naturalnym wydaje się, że lider, że ja sam jestem najistotniejszym zasobem. No ale co to znaczy w praktyce? Co to znaczy, że lider jest najważniejszym zasobem w byciu przywódcą? Zanim przejdę do tych zasobów, bo potrzebuję wam jakby przedstawić pewną dynamikę, potrzebuję wam pokazać, jaka jest dynamika wpływu, żeby zobaczyć, jakim jest, w jaki sposób dojdziemy do pierwszego, najważniejszego zasobu lidera dla niego samego. To potrzebuję do tego, żeby trochę na flipcharcie popisać. Od razu uprzedzam was, że kiedyś, jak jeszcze to było dawno temu, pisałem listy miłosne do mojej żony, to ona chodziła do apteki, żeby je odczytać. A więc moje ręczne pisanie nie jest najmocniejszą moją stroną. Dynamika wpływu. Na czym ona polega i co ją tworzy? Fundamentem tej dynamiki, czymś, co jest niezwykle istotne, co ma olbrzymie znaczenie, jest komunikacja. Komunikacja, to jak komunikujemy. To jest taki pierwszy krok i pierwszy niezbędny element do budowania wpływu, do tworzenia relacji z innymi ludźmi. To nie tylko jest prawda o przywództwie, to jest prawda w ogóle o naszych relacjach społecznych. To, co i jak komunikujemy. Ale sposób, w jaki komunikujemy, sprawia, że tak naprawdę uzyskujemy kolejną rzecz. Uznanie. Bo komunikacja daje możliwość tym, którzy nas słuchają, którzy na nas patrzą, którzy są zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia, jeśli komunikat jest dla nich, jest pewien szacunku, uznania, a jednocześnie treści, która jest dla nich odkrywcza lub interesująca lub ważna, no to w ten sposób buduje się uznanie. Jeśli już komunikuję, mamy uznanie, to żeby zamknąć ten trójkąt, uzyskujemy wpływ. Uzyskujemy wpływ i na tym polega dynamika wpływu. To jest rzecz, którą jakby w ten sposób opisuje się, co to znaczy wpływać na innych ludzi. A więc fundamentalną rzeczą jest komunikacja. A więc pierwszym zasobem lidera w tym byciu najważniejszym czynnikiem wywierania wpływu jest komunikacja. Jest to, jak komunikujemy, w jaki sposób przekazujemy informacje. Kluczowe więc jest to, co komunikujemy i jak komunikujemy. Komunikacja po pierwsze. I za chwilę przejdę do drugiego obszaru, do drugiej kwestii związanej z tym, co jest istotnym, najistotniejszym zasobem dla lidera. Ale zanim do tego przejdziemy, to pozwólcie, że na chwilę zatrzymam się przy tej komunikacji, czy przy tej dynamice wpływu, którą przed chwilą starałem się wam wyrysować. Nie wiem, czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, jak się buduje autorytet. W jaki sposób możemy uzyskać autorytet? I nie wiem, jakie macie przemyślenia, nie wiem, jakie macie pierwsze skojarzenia, ale jeśli waszym pierwszym skojarzeniem było to, że autorytet oznacza kogoś, kto ma olbrzymią wiedzę, to niekoniecznie. Myślę, że każdy z nas, ja miałem taką osobę w moim życiu, to była na przykład moja babcia, która była autorytetem dla mnie w wielu kwestiach. Chociaż jej wiedza nie była wielka. Ona urodziła się na początku XX wieku i z trudem umiała pisać i czytać. A więc nie wiedza stanowi autorytet.
To co w takim układzie? Są dwie rzeczy. Dostępność i gotowość do działania. Taka niezawodność działania. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest dla nas zawsze dostępna, jest zawsze gotowa, aby nas wspierać, czy gotowa, aby zaprosić nas do swojego życia, to jest początek budowania autorytetu. Nie oznacza to, że wiedza nie ma znaczenia, ma olbrzymie znaczenie, ale nie jest najważniejsza. Nie jest najważniejsze. Przypomnę wam, przywództwo to nie tyle to, co robisz, ale to, kim jesteś. A więc w tym, dlaczego to wiąże z komunikacją? Dlatego, że na tej płaszczyźnie buduje się, jakby to jest ta autostrada budowania autorytetu. A myślę, że ważne dla lidera jest to, żeby w konsekwencji tego, co mówi, co komunikuje, jak się zachowuje, jak jest dostępny, budował swój autorytet. I tym kolejnym czynnikiem, który łączy się z autorytetem, ale także łączy się z zasobem lidera, jest autentyczność, jest szczerość, jest prawdziwość, jest osobisty przykład. Powiecie, wow, no to takie oczywiste. Tak, to jest oczywiste. Szczególnie, że patrząc na to, jak zmienia się rozwój przywództwa, jak patrzymy historycznie, jak to się zaczęło, to czas, w którym zaczęto w ogóle mówić o czymś takim jak rozwój przywództwa, to jest czas, kiedy na świecie dominował taki model przywództwa, takiego wręcz dyktatury, tak, jednoosobowego. Później to się na szczęście zmieniło i to przeszło w takie przywództwo zespołowe. Zaczęto dostrzegać wartość i wagę zespołu. I to trwa do dzisiaj. Natomiast w ostatnich latach, w ostatnim dziesięcioleciu w jakimś sensie zatoczyliśmy koło, bo wracamy znowu do miejsca, w którym potrzebujemy przykładu, potrzebujemy jakiegoś wzorca, ale już nie wzorca, który będzie decydował za nas, który będzie nam mówił, co mamy myśleć i co mamy robić, ale wzorca, który będzie dla nas zachęceniem. Wzorca, który sprawi, że będzie chciało mi się więcej zrobić, że będę chciał pokonać przeszkody lub problemy. Autentyczność, otwartość. To jest zasób lidera, bez którego nie można być liderem. Komunikacja i otwartość, i autentyczność, i osobisty przykład. Czy łatwo jest być autentycznym i otwartym? Nie. Nie, dlatego że otwartość i autentyczność oznacza gotowość na bycie zranionym. Gotowość na bycie zranionym. Brené Brown, którą odkryłem już kilka lat temu, jeśli nie czytaliście żadnych jej książek, to ją gorąco polecam, w jednych ze swoich wypowiedzi opowiadała, jak ona rozumie miłość. I jej definicja miłości jest bardzo prosta i muszę wam powiedzieć, że dla mnie ona zmieniła w ogóle podejście do tego zagadnienia. Brené Brown mówi, że miłość to jest gotowość do bycia widzianym, do bycia zobaczonym. W naszych relacjach z ludźmi, oczywiście wiemy o tym, że są różne rodzaje miłości. Jest to taka dotycząca małżeństwa, dotycząca przyjaciół, dotycząca rodzicielstwa, ale ona jest obecna w naszych relacjach. Teraz jak myślę o byciu liderem, który zakładam, że kocha ludzi, bo inaczej liderem się chyba nie da być, jeśli się nie kocha ludzi. A więc jeśli mówimy o tym, że jestem liderem i kocham ludzi, bo chcę ich dobra, no to otwartość oznacza, że jestem gotowy do tego, że będę zobaczony. Nie tylko i wyłącznie w światłach reflektorów. Nie tylko w tych momentach, kiedy odnoszę sukcesy, ale także kiedy odnoszę porażki, kiedy odnoszę niepowodzenie, kiedy o tym mówię, kiedy tego nie ukrywam. Z mojego osobistego doświadczenia, oczywiście jak każdy lider, i myślę, że do tego powinienem dodać jak każdy facet, zależało mi na tym, żeby być postrzeganym jako ktoś, kto odnosi sukcesy, kto sobie radzi z rzeczywistością, kto wie, jaki jest kolejny krok. No ale w którymś momencie, i to zdarzyło się nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć, ale wielokrotnie, no, rzeczy nie poszły tak, jakbym chciał. Innymi słowy, poniosłem porażkę. I w pierwszym takim odniesieniu nie chciałem o niej mówić. Nie chciałem się tym dzielić. Ale w konkretnej sytuacji, w konkretnym kontekście, tak trochę nie miałem wyjścia.
musiałem opowiedzieć o czymś, co mi poszło źle, co w jakimś sensie zawaliłem. I opowiedzieć to no, w publicznym miejscu. Ludziom, którzy przychodzili na moje wykłady, na spotkania ze mną, na spotkania z liderem. Robiłem to z duszą na ramieniu. Reakcja słuchających była dla mnie zadziwiająca. Jeśli miałbym powiedzieć, co wzmocniło mój autorytet, moją pozycję jako lidera, co wzmocniło mój wpływ, bo może tak jest najlepiej, to jest ta chwila, kiedy powiedziałem ludziom, że poniosłem porażkę. Że z czymś sobie nie poradziłem. A więc otwartość, autentyczność, szczerość to jest coś, co nie tylko opowiada o naszych sukcesach, ale także uwzględnia nasze porażki. I na koniec naszego spotkania dzisiaj pozwólcie, że przytoczę Wam badania przeprowadzone w zasadzie na całym świecie dotyczące pewnych trendów w młodym pokoleniu. Młodym pokoleniu to znaczy 20+. Przebadano to pokolenie, tą grupę społeczną. Jednym z pytań, które zadawano, było pytanie o to, czego najbardziej oczekują i potrzebują w życiu, co jest dla nich najważniejsze. Na pierwszym miejscu była rodzina. Na pierwszym miejscu była rodzina, ale na drugim miejscu była prawdziwość. I ja, który zaliczam się do młodzieży wcześniej urodzonej, muszę powiedzieć, że odkrywam, że to młodsze pokolenie, to pokolenie, które w jakimś sensie rodzi się, ma takie DNA wyczulone na nieprawdę, na udawanie, na aktorstwo, na odgrywanie roli. Że to młode pokolenie to ludzie, którzy szukają prawdziwości, szukają czegoś, co nie jest fejkiem, co nie jest udawaniem. Dlaczego tak się dzieje? Być może dlatego, to jest jedna z hipotez tam przytoczonych, ale i ona mi jest najbliższa, być może dlatego, że powszechna obecność mediów społecznościowych, taka ta nasza obecność w mediach społecznościowych, online'owa obecność, no, pozwala nam się spotkać, tak jak teraz z Wami się spotykam. Ja mogę Wam przekazać pewne informacje, ale tak naprawdę Wy wciąż nie znacie mnie. Nie wiecie, na ile jestem prawdziwy, autentyczny. Ludzie, którzy mnie znają, którzy pracują ze mną, będą słuchali tego, będą wiedzieli, czy teraz ściemniam, czy nie ściemniam. Internet, media społecznościowe zabierają nam tą możliwość. Być może właśnie dlatego, że to jest tak powszechne zjawisko, pod wieloma względami dobre, ułatwiające nam funkcjonowanie, może właśnie dlatego współcześni ludzie poza rodziną szukają autentyczności, szukają prawdziwości. A więc co jest najważniejszym zasobem lidera? Co jest najważniejszym zasobem lidera dla wywierania wpływu odpowiedzialnie? Jest on sam, dla siebie. Ale to on sam oznacza, że po pierwsze wie co i jak komunikuje. Komunikacja. Po drugie jest prawdziwy i autentyczny. Prawdziwy i autentyczny w tym, co robi. Nie jest bohaterem, nie jest Supermanem. Słuchajcie, bycie liderem nie oznacza bycie Spidermanem, nie oznacza bycie Supermanem, oznacza bycie człowiekiem. Człowiekiem, który ma w sobie to coś, co pozwala jemu zobaczyć więcej, szybciej, a przede wszystkim ma w sobie gotowość pomagania innym ludziom, bo w przywództwie chodzi o innych ludzi.